rzecznika kartelu. Otóż to osób. Szybko się uczysz. Doniesiono mi, że cała śmietanka Las Almas będzie tam wieczorem. Na zaproszenie albo... Wezwanie? Tak. Powód spotkania? Pewnie my. Las Almas płonie i chcą wiedzieć, kto je podpalił. Sin nombre tam to nie będzie, ja. Tak? Ja się do tego nie przyznaję w każdym razie. Ale to nasza szansa. Warto spróbować. Mam tu dość cieni, żeby zająć cały ten pieprzony kraj. Chciałbym tego uniknąć. Chodzi o to, że jeden dom to nie problem. Potrzebujemy go żywego. Więc... To już jest problem. Trzeba się z nim spotkać. Jak? Normalnie na Skype'ie do niego zadzwonimy. Dane. No problem. Wiedzieć, kto robi dym? Powiedzmy mu. Osobiście? Korrekto. Jeden wejdzie. Znajdziesz szefa. Dobra. I go zwinie. Pójdę. Zabiją cię, jak tam wejdziesz, bracie. Zaryzykuję. Powstrzymamy. Opos! On jest oposem, widzisz? Złożę ofertę za spotkanie z Sinombre. Jeśli tam będzie, wkraczamy. Orale, masz spore cojones, cabron. Będziesz potrzebował... Oczywiście, że jest mydło. Pójdę z tobą. Mydło jest... A, jest. Soapik jest. Krążyć nad celem. No dobra. Musisz mieć jakiś dowód. Pokaż im to. Co to? Daj okay. Sygnała wkrocze. Dobra, bierzemy sprzęt i ruszamy. El Sinombre. Cienie na miejscu. Przyjąłem. Wszystko gotowe. Widzę miejsce do lądowania na dachu. Potwierdzam. Dwóch uzbrojonych przy drzwiach. Alejandro, jak u ciebie? Mam jednego w środku. Trochę tam chopa stoi. No diabła, jak ty to robisz? Brutalnie. Widzę Soapa. Chwila prawdy. Widzą go? Teraz tak. Okej. Okay. No ma jajca chłop, nie? Zabierają go. Chłop ma jaja. No, ja, no właśnie, no. Ja bym tam nie poszedł. Hermano. Alejandro. Jak ci się... No, to zgadzam się. Słuchaj. Przekaż im wszystkie dane. Nie kłam. Powiedz wszystko, co chcą wiedzieć, albo tu zginiesz. Dobra. Ale że wszystko? Wszystko. Meksykańskie siły specjalne. Amerykańscy najemnicy. Kompania cieni. Philip Graves. Sama prawda. Nawet o tobie. Czy to on? Tak, senior. Masz jakieś imię, koleś? Mi Soap. Co to za zjebane imię? Pierwszy raz słyszę. Za mną. Chcę się spotkać z El Sinombre. Chcesz się spotkać z szefem? Żyjesz tylko dlatego, że możesz mieć informacje. I oby były coś warte. Albo zaraz oskalpuję ci ten pusty łeb. Zaraz tam pusty. Wypierdalaj z mojej windy. To jest mój dom. A dobra, no Jezu. A jeśli ci pozwolę. Nie pytaj, tylko odpowiadaj. No i najważniejsze. Mów, kurwa, prawdę. To jest. Kłamiesz. Nakarmię tobą psy. To jest. Co ty do chuja robisz? Nie spałem od... Czyści blat nosem. Narkotyków. Diego, po prostu staram się zachować czujność, wiesz? Słuchaj jebanych rozkazów! Ból pozwoli ci się skupić. Chyba szef go nie lubi. Las Almas stoczył wojnę. Chcesz ją wygrać? Słuchaj. Zacząłem mieć małe wątpliwości. Przetrwa i dlatego szef dziś tu jest. El Sinombre jest tutaj? Nie. Ale jest to Sicaria Sinombre. Że... Valerio. Kolejny. Gringo. No ruszcie! Że kto?
Siadaj. Tu? No ni chuchu. No dobra, no. Kto to jest? Typ nazywa się Soap. Przyszedł do nas. Soap? Czy to żart? I wpuściliście go? Tak po prostu? Twierdzi, że ma informacje. Pędecho, mierda! Nie znamy go, a on nas wszystkich dokładnie obejrzał! Valerio, on może coś wiedzieć. Posłuchaj mnie. On mógłby nam pomóc. Jeżeli chodzi o mobbing w pracy, to mi się wydaje, że oni stoją na całkiem wysokim poziomie, nie? To podzielisz jego los. Ninios! What's up? Będzie tak. Ja was pytam, a wy odpowiadacie. Nie ważcie się łgać. Tam zaraz łgać, no. W górach chroniliśmy naszego przyjaciela. Ktoś nas zaatakował. Kto? To nie ja. W tym chaosie nie widziałem. Nie mam, Rocz, mów głośniej. To chyba był kartel rywali. Teraz ty, Guero. Kto to był? To był kartel, wiadomo. To był kartel. To był kartel. Jesteś pewien? To byli rywale. Zdecydowanie. Na pewno nie ja. Nie, Guero. Widziałam zwłoki. Nie należeli do żadnego kartelu. Twoje dane są bezwartościowe. O kurde! Dawno w górach chroniliśmy naszego przyjaciela. Ktoś nas zaatakował. Kto? Ty, to ja nie wiedziałem, że tu trzeba, że te decyzje mają jakieś znaczenie w ogóle. Się nie widziałem. Nie mam, Rocz, mów głośniej. Czy nie było tak w Call of Duty, nie? Fajnie w sumie, to ty. Chyba podoba mi się. Kartel rywali. Teraz ty, Guero. Ale kto to był? Kto to był? Dobra. To nie kartel, tylko meksykańskie siły specjalne. Widziałam zwłoki. Fuerzas especiales. Skąd ktoś z zewnątrz wiedział, że to meksykańskie siły specjalne, a wy nie? Może on tam był? Przecież tam byłeś, pendecho. Możliwe, że on też był. Nie, mnie tam nie było. Obcy pomagający meksykańskim siłom specjalnym. Kim byli? Coś tam krzyczeli, nie po naszemu. Byli razem z Gringos, jak on! Dobra, mówimy prawdę, tak? To amerykańscy najemnicy. Tak zwana kompania cieni. Los Vaqueros współpracują z najemnikami. Pierdolone węże. No i widzisz? Miałem rację! To byli Gringos! Umiesz udowodnić, że kompania cieni w ogóle istnieje? Jak mam to udowodnić? Co ty na to? Jak na lato? Sprawdź moją kieszeń. Co to jest? Insygnia kompanii cieni. Dowód. Dowódca kompanii cieni. Podaj nazwisko. Ghost. Chcę nazwisko, nie kryptonim. Philip Graves. Jak grób. Dobra, było mówić prawdę? Mówię prawdę, tak? Nieźle. No. Żeby nie było. Ten Graves.
Czego on chce? Chcę dostać wasze pociski. Skąd on o tym wie? Nie wiesz w to, co mówi. On kłamie. Nie wierz mu! Nic nam nie powiedziałeś, idioto! Dobrze ci płacimy, a ten obcy wie więcej niż ty. Nie. Zabijmy bezużytecznego gnoja. Z przyjemnością, Valeria. Błagam! Kończymy. Dość już mam, kurwa, tego. Bierzmy się do pracy. Idziemy na górę. Okej. Chodź, Guero. A masz może kanapki? Bo głodny jestem. Serem czy coś takiego, jakbyś przyszykował, wiesz, jakieś oliwki, tu macie całkiem niezłe. To jeszcze nie koniec. Numer zdecyduje o tobie. A wy co, do roboty, dupki. Czy dalej wciągają? Ja ten ledwo żyję. Okay. Dostał. Tędy, kabron. Dostał po dupie. Dzień dobry. No co jest? Chłopie! Się odwrócę. Ale ma fajnego Glocka, co? Tego, Deserta. To jest Desert Eagle. W razie czego będę w penthouse'ie Sin Nombre. Kiedy spotkam El Sin Nombre? Złoty digielek, Valeria, kurde. Mówi teraz z naszym szefem. Ty zaczekasz z innymi. Mam przeczucie, że El Sin Nombre chętnie utnie sobie z tobą pogawędkę. No to mówiłem, możemy na Skype'a się połączyć, pogadać, no nie ma problemu. Zaczekasz tutaj, Soap. Będę przy ołtarzu. Niech nikt nie wchodzi. Tak jest, szefie. Zajmę się nim. Ty idź na zewnątrz. Dobra, daj mu maskę i dobrze go pilnuj. Wciąż żyjesz. Alejandro, dobrze cię widzieć. El Sin Hombre jest w penthouse'ie. Trzecie piętro. Potrzebujemy karty. Diego ją ma. Weź to. Pięknie. Miodzio. Po co ta maska? Niektórzy nie mogą być widziani z kartelem. Podpięliśmy się. Słychać mnie? Sisi. Słyszycie? Dobra, ruszajmy. Ghost, jesteśmy. Co mamy? El Sin Hombre jest w penthouse'ie. Trzecie piętro. Możemy tam wjechać windą. Potrzebujemy tylko karty Diego. A gdzie Diego? W kaplicy, na drugim piętrze. Widzisz coś, Ghost? Jeśli dostaniesz się na dach, to jest tam przejście do penthouse'u. I tak miałem iść na górę. Ostrożnie, bracie. Jeśli strażnicy przyłapią cię tutaj lub w garażu, zaczną strzelać bez pytania. Co jest w garażu? Nie mam pojęcia, ale to coś ważnego dla Diego. Znajdź El Sin Nombre i załatwmy to. Dobra. Dobra, to szukamy w takim razie. Takie schody gdzieś powinny być, nie? Albo na zewnątrz może się uda jakoś wbić. Kurde, jaka chata. To jest z widokiem na całe miasto, nie? Ja wale. Trochę hajsu trzeba na to wyłożyć, co? Dobra, tędy wejdę. Nie wiem. Dzień dobry. Trochę tu chłopa mają. Numero de cuenta 0919014. Esta noche. No, malutki. Malutki domek, tak. Zdecydowanie malutki domek. Dobra, tam nie ma przejścia. Nie, dobra. Bo mógłbym w sumie tego chłopa obezwładnić i spróbować wejść, ale to coś czuję, że to się skończy fatalnie. Oto i garaż. Nie daj się im tam złapać. Co jest w środku? Nie mam pojęcia. Responde. Adelante. Algo nuevo. Nada que informar. Tak. Więcej was ta matka nie miała? Weźcie sobie, idźcie, znajdźcie sobie jakieś zajęcie, no. Tu jest zakaz wstępu. Strażnicy będą strzelać bez ostrzeżenia. Jaka fura. O. Znalazłem zbrojownię Diego. Nie widział mnie? O kurde!
A, rozbite butelki. Dobra, możemy spróbować. Strażnicy będą strzelać bez ostrzeżenia. On tu wejdzie? Znalazłem zbrojownię Diego. O kurde. Ale teraz nie wyjdę przecież z tego, żeby te butelki rozbić. Zakaz wstępu. Strażnicy będą strzelać bez ostrzeżenia. Gdzie on ten nóż? Znalazłem broń. Ostrożnie, Hermano. Jak mu rękę to pan... Znalazłem zbrojownię Diego. Mhm. Let's go! Niezły gnat. Znalazłem broń z tłumikiem. Dobry wybór. Hałasu tylko w ostateczności. Dostęp też w ten sposób nie zabiegło. Dobra. What now? Idziemy do Alejandro, tak? Znajdź drogę na dach. Kurde, no. A to nie było karty? Chyba nie. Dobra, tu jesteś bezpieczny. Okej. Okay. Przecież on zauważy, jak ją rzucę, nie? Siema. Ci też zauważą. Kurde, jak w Assassinie, znaczy w tym. W Hitmanie się czuję, nie? Pa. Ale on nie odejdzie przecież, no. Z dupy to było. Jestem na drugim piętrze. Diego jest w kaplicy. To gdzieś na drugim piętrze. Tak jest. Wszyscy goście opuścili budynek. Jeżeli strażnicy cię zauważą, zaczną strzelać. Dobra. Leży. Dobra. Kurde, no bez kitu, jak Hitman, no. Alejandro, Diego nie żyje. Nieźle, wiedziałem, że dasz radę. A teraz zabierz mu kartę szybko. Gdzie to cholerstwo? Przeszukałeś ołtarz? Diego miał kartę. Pewnie jest przy ołtarzu. Mam kartę! Przyjąłem. Spotkamy się przy windzie. No ale ta złota pukawka, elegancko, dobra. Przejdź do windy, już! Idę, idę. Gdzie jest winda? Tam jest winda. Zbiórka przy windzie, vamos! Vamos, vamos! Lecimy. Czy oni mają wszystko ze złota?
Uff. No to jazda. Już czas, Hermano. Przez lata Sinnombre niszczył to miasto. Oddał je demonom. Dziś je odzyskamy. Walcz albo gin. Tak. Przed nami kontrola. Jak się przedostaniemy? Na spokojnie. Co to kurwa jest? To jest ta gnida, której szukaliśmy. No, otwieraj. Luźno. Kamera inspekcyjna gotowa. Pora namierzyć Elsinnombre. Sprawdźmy tożsamość celu. Ładunek z Hiszpanii dotarł na czas. Pepe, debemos movernos. Nie przeszkadzaj mi podczas pracy. Jak jest jakiś problem, zajmij się nim. No nie jest sympatyczna. Zapewniam, że moi ludzie dopełnią swoich obowiązków i ładunek będzie bezpieczny. Szerokiej drogi. Ruszamy. W życiu, kurwa. Co jest? Sicaria, którą poznałem. Valeria. To Elsinnombre. Valeria? Na pewno, Hermano? Tak. Porsche. Musimy ruszać. Graves, Sinnombre udaje kobietę Sicarię. Wchodzimy. Gotowy? Tak. For sure. Gotowy. Brać ją żywcem. O kurde. Uciekła gdzieś tyłem. Nie pozwoli jej uciec. To nie tu. Przed nikim nie padnę, skurwielu. Na glebę, lala. Elsinnombre. Nazywam się Valeria. Chowasz się na widoku. Chowam. Wierz mi, jestem wszędzie, żołnierzu. Dobrze. Tak jak my. Ruchy. Kurde, ale niezły wjazd na chatę zrobili chłopaki. Hermano, do tata. Valeria! Ja ją znam! Oho! Dupa z liceum? Siadaj. Wy dwoje, skąd się znacie? Znamy? Mocne słowo. Wszystko opiera się na mocnych słowach. Dotyczy to też naszej przysięgi, nie? No kurwa, oho. Nie do diabła, ja wolę z tobą! Mówiłem do twojego dupa! Tak! Vamos! No mów! Nikt mi nie rozkazuje. Nawet psy z Las Almas wiedzą, żeby na mnie nie szczekać. Jest. Była kiedyś w wojsku. Służyliśmy razem. Ej, coś więcej? Jedna akcja, inny oddział. Byliście narwani. No? Los Vaqueros. Za to mój oddział jasno świecił przykładem. Czasy obławy na syna La Arani, pamiętasz? Pamiętam doskonale. Jej oddział miał odciąć miasto, żeby oprychy La Arani nie urządziły masakry. Ups. Właśnie zrobiliśmy. Tylko że to wy byliście jego oprychami, co nie? Ups. Wyprowadziliśmy go w góry bez draśnięcia. No i uniknęliśmy masakry. Powinien trafić do więzienia. Zabiłaś go i przejęłaś biznes. Ups. Wywołałam spory zamęt i mu sprostałam. Las Almas mnie potrzebuje. Las Almas trzeba żołnierzy. Nie Sicarios. Justed. Splamiłaś honor armii. Oj, tam zaraz splamiłaś. Twoich braci, nie? Czemu to robisz? Ty mi powiedz. Jesteś najemnikiem, nie? Odmówisz, a znajdzie się ktoś inny. Jesteś narko, kryjesz terrorystę. Terror jest dobry dla biznesu. To zabezpieczenie. Co to ma kurwa znaczyć? Ja pierdolę, kurwa mać! Mógłbyś w końcu wyjąć głowę z dupy! Ja pierdolę, Alejandro! Dopóki jest wojna z terrorem, nie będziesz... Niech się wkurzyła!
Kto wie, gdzie jest wasz terrorysta i wasze rakiety? Tylko ja. Uniknijmy masakry. Nie, nie ma mowy. To nic nie zmienia. To zmienia wszystko! Kurwa! Nie idźcie z nią na układ. To się źle skończy. Czyli co, idzie będzie na układ, tak? Teraz to ty musisz wyznać prawdę. Chcę pociski, chcę ten cel i chcę Hasana. Daję ci 10 sekund, a potem zobaczysz różnicę pomiędzy wojskowymi a mną. Nie znam żadnych celów. Jestem kurierką, dostarczą. Mogę powiedzieć, gdzie są pociski. Gdy wrócicie, powiem wam, gdzie jest Hasan. Następnie wypuścicie mnie stąd i spierdolicie z Las Almas w podskokach. No nie wiem, ja bym jej nie ufał. Ale póki co, zostajesz tutaj.